Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, test, 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 raz, dwa, trzy, test, prawie na żywo, 8 listopada, minus 2, czyli 8 września plus 1, to będzie 9 września minus 1, plus 3, minus 2, minus 1, czyli dalej mamy 8 września 2025, minus 1, czyli 2024, jak to ZAZ powiada, prawie na żywo, ludziska, rozumiecie, że jestem prawie na żywo z wami, bo jak to włączę, mam dobry internet w domu, więc jak tylko to nagram, będzie prawie na żywo, jesteście prawie na żywo ze mną. Dobra, lecimy. 146 komentarzy, ludziska, więc co się dzieje? Po 3 tygodniach wróciłem do domu, więc puenta, takie podsumowanie może troszeczkę mojej pracy, tak? Po 3 tygodniach ludzie, wróciłem wreszcie do domu. Podsumowanie wyjazdu będzie takie, że to, co zrobiłem w 21 dni, ja powinno się robić 10-12 dni w zwykłym czasie, tak? Czyli ja to, co zrobiłem w 3 tygodnie, powinienem to zrobić w 11 dni, tak? W 10 dni, no, bo to jak przepisacie, bo tak naprawdę ja już byłem gotowy na 4. dzień mieć ładunek, dosłownie, nie? Więc to jeszcze 6 dni to nawet jest nadto, ale dobra, mniejsza już z tym, tak? Musiałem tam gdzieś pauzę jeszcze zrobić. Więc podsumowanie pierwszej trasy mojej, to jest, więc w 3 tygodnie zrobiłem to, co normalnie robi się w 10 dni. Więc nie ma pracy, tak? Można to debatować, czy nie ma pracy. Chodzi mi, że mi się po prostu praca nie ułożyła. Nie ma pracy na rynku lodówkowym, tu w Quebecu przynajmniej. Na lodówkach zawsze w lato nie ma pracy. Znaczy, nie ma, no, praca jest, ale nie ma na tyle pracy, że zawsze mówią, jak chcesz wakacje brać, czy bierz wakacje w lato, tak? Bo nie ma roboty, no i często, tak jak mój kumpel mówiłem, w ciągu lata ten Turek taki, nasz kolega Sinan, stary wyjadacz, który tutaj jest duży od nas wszystkich w Prince, on mi mówił, że w lato on robił jedną trasę na miesiąc, tak? Jedna trasa dwutygodniowa na West Coast, tam Vancouver i z powrotem, czyli robił to, no tak zależy jak się ułoży Vancouver, tak? Normalnie się to można robić w 10 dni, 12, 13, 14 dni, to jest takie, no raczej już to się zamykasz, tak? Normalnie perfekt. Jak się wszystko układa, to 10 dni się robi, tak? 11, 12, wiecie, zawsze tam jakaś pauza, tutaj trzeba zaczekać, a to... Więc on potem wracał, no i tam był na tej liście i czekał tam tydzień czy coś, więc... Więc on w lato robił jedną trasę na miesiąc, tak? Dobra, ja widziałem, że w lato jest mniej trasy. Ja wróciłem do roboty, bodajże to był 17 sierpnia chyba, i wiedziałem, że jest mniej roboty, ale mówię, no co, no pójdę do tej pracy, no bo co? Też, tak jak wiecie, no, ci co tam oglądają mnie, że moja troszkę sytuacja się zmieniła, bo na innej zasadzie pracuję, więc o wiele mniej pieniędzy mam teraz. I po prostu, no, goni mnie do pracy, no, muszę wyjść na zero znowu, tak? Więc się spodziewałem, że będzie mało roboty, ale podsumowanie tej trasy to nie jest wina, że jest mało, znaczy jest wina, że jest mało roboty, ale też trochę pecha, bo jak ja wyjechałem do, miałem dwie zrzutki, tak, Edmonton, były źle załadowane, ja to mówiłem już, powtarzam się, źle załadowane naczepa była źle załadowana, pomieszane wszystkie pudełka były. Ja w ten dzień, co się miałem wyładować, te dwie zrzutki, ja już miałem z powrotem ładunek do Montrealu, dlatego mi dyspacz wydzwaniał, kiedy jesteś gotowy, dawaj, mamy dla ciebie ładunek i trzeba jeszcze po niego dzisiaj pojechać, nie? Więc taki ładunek dość był, widać było, że może nie na wczoraj, no ale ładunek już, że już jest gotowy, ale trzeba go odebrać już dzisiaj, nie? Okazało się, że nie wzięła mnie ani jedna firma, ani druga, więc no ten ładunek stracił się. Musiałem się przeładować, to na filmiku będzie jutro, jak bo pierwszy filmik, pierwsza trasa tragiczna już jest na kanale. Ja wiem, ludzie, znowu troszeczkę spóźniony jestem, ale tylko dlatego, że w trasie byłem, a w trasie ładować filmiki to jest trudno i też musiałem skleić, ale już jutro, już znowu na bieżąco. I mówię, te filmiki z ciężarówek będą na bieżąco. Ja nie będę nagrywał 1000 filmików, że one po 2 miesiącach się pojawią. Te wszystkie filmiki to będą dosłownie spóźnione, tydzień, dwa może. Więc jutro się pojawi filmik, znaczy druga część, no to nie jest druga część, ale takie to, że ten drugi
ładunek mnie nie przyjmuje i po prostu szukam i cały filmik ludziska, no ja mnie szlak trafiał, cały filmik szukam klienta. Klienta, który ma mnie przeładować te wszystkie ładunki, tak poustawiać jak ma być, tak? Cały filmik, nie dość, że się pomyliłem, źle zjechałem, więc sobie zwiedziłem sobie, więc ludzie, to co miało zabrać mi dosłownie 5 minut dojechania do klienta, zajęło mi 45 minut, przez jeden głupi pomyłkę, że źle skręciłem, znaczy nie skręciłem tam, gdzie trzeba i całe mi dosłownie, no nie całe, ale większość miasta objechałem sobie, bo tutaj nagle jakieś ronda, a tu nie można, a tu tego, ludzie, ja myślę, że pierdolca dostanę, tak? Jak już dojechałem na adres, a to będzie jutro na filmiku, nie? Nagle nie mogę tej firmy znaleźć. Nie mogę tej firmy znaleźć. Nikt nie odbiera telefonu. Mam adres, ale adres to jest jakieś drzwi, gdzie jest jakiś ten sprinkler room. To jest jakiś, nie, sprinkler room, to jest chyba coś, nie wiem, jakaś kanalizacja, wodociągi, nie wiem co to jest, jak to po polsku by nazwać. I ja przez cały filmik praktycznie szukam klienta, ludzie, no ale dobra, kij z tym. Jutro będzie, potem w następny. Jutro jest poniedziałek i w środę powinien pojawić się już potem znowu ta trzecia część tej pierwszej klasy właśnie, nie? No i też prezentacja Volvo już jest nagrana, więc wszystko teraz będzie na bieżąco nagrywane, nie będę nagrywał tak jak wcześniej, że filmiki z zimy, znaczy była akurat zima, w kwietniu tam jakaś była śnieżyca, a ona się w lipcu pojawi. Nie, to ja już to staram się tak nie robić, nie? Filmiki, tak jak mówię, powtarzam się 1000 razy, z wakacji, no to wakacje to tam wiecie, to już tam mniejsza z tym. To nam już jest nieważne, to nam, wiem, że tak i tak te filmy z wakacji są troszkę mniej popularne niż ciężarówek, ale wrzucam, bo to taka pamiątka i tak jest, to jest jak jest, ale filmiki przynajmniej z ciężarówek będą na bieżąco, więc puenta tego jest tak, że miałem ładunek, bym normalnie wrócił i to byłaby super zajebista trasa, którą ja bym skończył, ludzie, w 8 dni, Montreal, Edmonton i z powrotem, tak? Co to jest? No to jest... Ile to będzie kilometrów do Edmonton? Ile to jest, Holender? Ja nawet nie wiem, ile to jest kilometrów do Edmonton. To będzie 3 dni jazdy takiej non-stop, nie? Po 12... Dobra, ludziska, no nie będę teraz, bo nie jestem... Nie, no 3000-3500, tak chwilowo, po wakacjach jestem dalej taki, że nie wiem dokładnie, ile to jest kilometrów, ale powiedzmy, że dobra, nie będzie te 3500 mi się zdaje, więc to bym zrobił praktycznie 7000 z hakiem kilometrów. W 8 dni, tak? Więc to trasa miała potencjał być najlepszą, jaką mogę, naprawdę, taką bez straty czasu, ale właśnie to, że pierwszy klient zawalił i to wszystko było lawina później. Lawina była tego, że już się pojechałem do tego klienta, którzy mi przeładowali ten ładunek. Dopiero na drugi dzień rozładowałem jedno miejsce i na następny znowu rozładowałem drugie miejsce. Więc już mam 2 dni stracone, tak? Potem nagle nic nie ma, no bo już nic nie było, tak? Bo ten ładunek stracił się, czy tam ktoś inny go wziął, nie wiem jak to tam zadziałało. Mówią, nic nie ma. Ja mówię, no dobra, no nic nie ma, no to nie ma. No. Ale dobra, wymyślili, wiesz co, ale jedź się przeładować, zrobić przepinkę z gostkiem, znaczy nie przepinkę, zostaw mu twoją pustą naczepę, a ty odbierzesz ładunek, który jest już ładowany, znaczy nie, który będzie dopiero ładowany bodajże w poniedziałek. Miał być załadowany. Czy nie w poniedziałek? Co? Już teraz mi się mylą te dni. Dobra, ludzie, nieważne. Jakiś był taki, że miałem po prostu ten ładunek, co ma być. Gostek zostawił naczepę u klienta. Ja mam wziąć ten ładunek, to ten ładunek dopiero będzie za 2 dni załadowany, nie? Więc ja zostawiłem mu tą naczepę, co już mówię, już kij z tym, ja już mogłem z tą naczepą siedzieć, nie? Bo to się jeszcze bardziej potem okazało, ten ładunek, co był, co ładowali, odebrałem go, on dopiero był, jak odebrałem bodajże, kurde, bo mi się te dni mylą, jak to jest teraz? Kiedy to było? Kurczę, bo ta cała trasa była 3 tygodnie, mi się teraz pomyliło, co ja wtedy robiłem? Czy ja na weekend siedziałem tam, czy nie? Kurde, mi się ty ludzie, ja zapomniałem, co ja robiłem nawet. No nieważne, chodzi mi, że ładunek był, ja musiałem jeszcze 2 dni czekać na ładunek. Odebrałem ładunek, miałem zrobić dosłownie 3000, aha, no bo to tak poszło, tak. I miałem 5 dni, żeby go zawieźć, więc 3000 kilometrów miałem zrobić w 5 dni, tak? Więc tak, dlatego mi się tak mieszają te daty, ale to chodzi o to, że to było dużo straty czasu, tak, że ja po prostu rozładowałem
Ładunek musiałem zostawić Gostkowi naczepę. Następne dwa dni czekać, żeby odebrać naczepę gotową. I ta naczepa miałem 5 dni do jazdu na 3000 km, więc ja zrobiłem to w 3 dni jazdy. Mniej więcej zrobiłem następną pauzę, już trzecią pauzę w tej podróży i się rozładowałem. No i potem już z powrotem wróciłem do Kanady na pusto i na pusto też ładunek był. Załadowałem się, miałem rozładować, nie wzięli mnie, więc na drugi dzień czekałem, dopiero pojechałem po następny ładunek i wróciłem, więc takie, słuchajcie, no tak, ta trasa tak się ułożyła mniej więcej, nie? Czyli kilometrowo ja zrobiłem 8800 kilometrów. To ludzie, to się w 10 dni robi, tak? Razem z pauzą w 10 dni takie coś zrobić, jakby to było ułożone, a mi to zajęło 3 tygodnie. Więc wina jest, że nie ma roboty, ale też wina jest, że miałem pecha. Że miałem pecha, że akurat tak się ułożyło, bo czasami ludzie, jak jest dużo roboty, też masz pecha, a czasami nie ma roboty i masz super ułożoną trasę, więc... Więc puenta tego jest, że zrobiłem w 3 tygodnie to, co się robi w 10 dni. No. Ale to mówię, trochę pecha też, że nie ma roboty w lato. Teraz po wrzesień to robota troszeczkę już nabiera napędu, tak? Więc tyle, co u mnie jest. Polska, o właśnie, ja nie lubię nagrywać ludzi, jak Polska gra. Jak jest dzień meczu, no ale już dzisiaj nocą nie wrzucę. No wrzucę to, tak? To tam kto obejrzy, to obejrzy. Ale mówię, przed meczem Polska-Chorwacja, przepowiednia, mam nadzieję, że będzie się mieli 2-0 Chorwacja, oby tak nie było, tak? Ale dobra, więc lecimy z waszymi komentarzami, 146 komentarzy, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Kurczę, muszę się streszczać, bo muszę wyjść z domu na szybko, więc też tak, Holender, nie jest to taka... typowa aktualizacja na spokojnie. Albo staram się chociaż większość komentarzy przeczytać tak do 12 u mnie i potem tylko najwyżej pozdrowić ludzi, którzy tam są, jak już nie zdążyłem waszych tych przeczytać komentarzy, tak? Więc lecimy. Kapsel pisze, fajny chłop jesteś, w końcu ktoś, kto mówi prawdę i pokazuje nerwy. Trzymaj się bracie i dalej tak naturalnie. Dzięki Kapsel. Ja zawsze taki byłem. Ja zawsze pokazywałem nerwy w kurwy moje. Na początku kariery YouTube'owej mówiłem, kurde, przy ludzie mnie zjadą mnie. Zjadą mnie za mój styl bycia i po prostu, że ja się wkurzam. I po prostu to pokazuję. I dużo mnie zjechało, a dużo też powiedziało, ty, kurde, wreszcie. Znaczy wreszcie, że nie, że jesteś prawdziwy po prostu. Nie udajesz, mówi, wkurwiasz się, to się wkurwiasz, cieszysz się, to się cieszysz. Nie? Więc staram się być sobą. Więc dziękuję, Kapsel. Pozdrawiam cię serdecznie. Goody7, ty, Goody, ty zawsze twoje... Coś się stało, co ty, żeś zapłacił YouTube'owi, bo Goody, ty zawsze Goody, twoje wpisy były na końcu. Zawsze ostatni komentarz Goody był, a teraz jesteś drugi komentarz. Nie będzie podwójnej obsady, bo podobno to, co gotuje, zaz strasznie śmierdzi i później trzeba mieć całego troka. A konsekwencji stężenie metanu w kabinie rośnie. No nie wiem, co tam zaz gotuje, bo nie oglądam, co on gotuje. Tomasz Szymański, dobre, sraczka w podróży tego na kanale nie było jeszcze, nie, no i raczej nie będzie, dziękuję. Sraka z rana jak śmietana, pozdro, no kurde ludzie, wybaczcie, ale ja mam nadzieję, że to się nie spotka, a podwójne z zazem nigdy nie będzie, nie, nigdy nie będzie z zazem i nie wiem, co zaz gotuje, bo nie oglądam jego kanału, więc tam się nie interesuje. Wiem, że on coś tam kuchci, bo widziałem, ale nie oglądam, co on robi. Ja wolę swoje patologiczne gotowanie. Półparówki z suchą cebulą, tak? Dobra, Goody7 dalej pisze. To uczucie, kiedy uświadomisz sobie, że Alan ma już 70 lat. Dziękuję, szefuniu, mam 70 parę, ale dzięki, że mnie zniżyłeś. I twój bohater z dzieciństwa się starzeje. No szefuniu, każdy się starzeje, ale wiecie, to jest straszne, tak? Bo jak sobie przypomnę, 12 lat temu, jak ja zacząłem nagrywać, i tak oglądam te stare filmiki, to, wiecie, to jeszcze... Też ta kamera inaczej wyglądała, ten dźwięk inny był i ja tak siebie słucham, mówię, kurde, jakby to był inny człowiek, tak? Ale wiecie, co jest najgorsze? Że każdego to czeka, jak na przykład, wiecie, jak macie po 18, 20, 30 lat, to tego tak się nie odczuwa, ale potem już powyżej 30, tak człowiek zaczyna widzieć już tą różnicę, tak?
Więc no niestety każdego to czeka, nie? To jest takie, jak to jest takie przysłowie, no, jeżeli Bóg istnieje, to jedyne, co mu się nie udało, to starość, tak? No bo mówię, no, można by żyć i jakoś odejść inaczej, ale to, jak człowiek się starzeje na przykład i tam, nie wiem, potem jakieś problemy i psikanie do pieluch, no to ja ludzie, ja na przykład nie chcę tego czegoś doczekać, to bym wolał sobie w łeb strzelić, niż na przykład miałbym mieć takie życie, nie? Więc nie wiem, no, kiedyś dojdzie do tego, on tego nie przeżył, jakoś, obym zdech jakoś inaczej, no ja wolał, nie wiem, jakoś inaczej umrzeć, kurde, w momencie, czy nie wiem, no a nie tak ze starości, no. No ale nie, no, puenta tego jest, że no, każdego nas to czeka niestety, nie? Każdy się starzeje, więc czasami ludzie mówią, ale kurde, się zestarzałeś. Szefuniu, ty jak teraz masz 20 lat, z siebie zobaczysz za 20, 30, 40 lat, też się postarzejesz. To jest, wiesz, jak człowiek jest młody, jak ma na przykład 20 lat, to tak mówi, o kurde, ale ty staro wyglądasz. Ja też taki byłem, znaczy może nie aż tak, bo miałem świadomość, że każdy się starzeje, ale ci, co na przykład tak mówią, nie? Masz 20 lat i mówisz, o kurde, ale ten staro wygląda. No, szefuniu, ale ty też tak będziesz wyglądał. Każdego nas to czeka, no, niestety. Greg Norwegia pisze, podam ci kontrprzykład dotyczący alkoholu. Mam łuszczycę, ostatnio odkryłem, że jak nie piję alkoholu przez 2 miesiące, to jest w miarę spokój. Jak wypiję 3 kieliszki wina w tym tygodniu, to po 2-3 dniach mam atak na głowę. Wszystko swędzi nowe łuski. Aha, no tak, dlatego rzucam to w pizdu. Tak samo mnie to niszczy od środka, jak niszczyła laktoza. Srałem z bólem co drugi dzień z powodu laktozy. Kurde, co z tymi sraniami dzisiaj jest na kanale? Szefuniu, no Greg, Norwegia, dzięki za twój wpis. No ja ci razy takiego braterstwa, współczucia. Ja na przykład czasami, wiecie co, ja na przykład czasami tak się głupio czuję może, bo ja wiem, że ja na wakacjach to tam sobie nie żałuję piwa i piję i to i tam pokazuję, to słuchajcie, no bo ja się bawię, tak? Ja mam, lubię pić piwo, a wakacje dla mnie to jest taki relaks, mnie piwo relaksuje. Lubię i nie lubię się nawalić, ale lubię po prostu spożywać piwo, jestem piwoszem, smakoszem, artystą pod tym względem, ale czasami na przykład tak, no bo czuję się może trochę źle, że i na przykład jeżeli ktoś ma problemy z alkoholem, czy na przykład tak jak ty, Greg, masz co ty pisałeś, jak to się nazywa? Odkryłem, że przez miesiąc miałem tak na laktoza. Czyli co ty masz tutaj? O, łuszczycę, masz łuszczycę. No to jak ktoś tak, jak widzisz, jeżeli ktoś widzisz, jak tak pijesz, ktoś pije piwo, no to tak czeka, może kłuć troszeczkę. No ten se pije piwo, kurwa, ja nie mogę, nie? Więc wybacz, no Greg, ja tak pod tym względem to wybaczcie ludzie, kto tam tak, jak, jeżeli kogoś boli, że ja piję piwo czy coś, no to ja, to nie jest moja intencja tak komuś w twarz to rzucać, tak? Więc wybacz, że no taka głupia sytuacja twoja, bo to mówię, no Jezu, to ja mogę tylko ci współczuć, tak, że masz taki problem i to jest straszne, no takie, że jak ty sobie pijesz 3 kieliszki, a potem 2-3 dni jesteś do tyłu chodzisz, tak? No to ja mogę tylko ci współczuć, Greg. Dzięki, że się podzieliłeś z tym, nie? Szkoda, że no nie da, nie wiem, ja się nie znam na tym, nie wiem, czy to jak ktoś, czy coś się bierze, leki na to, czy jakoś da się to wyleczyć, czy coś, ale no to jest takie przykre, nie? Że są ludzie, którzy mają taki na przykład taką chorobę, czy taką sytuację, albo na przykład niektórzy, którzy na przykład mają problem z alkoholem i też na przykład to ich boli, że ja na przykład sobie piję, czy ja sobie jaja robię, a ktoś naprawdę ma problem, więc ludzie, wybaczcie mi pod tym względem, nie? Kogoś, kto może na przykład to zaboleć, tak? To nie jest moja intencja, nie? Więc pozdrawiam cię serdecznie, Greg, w takim razie, nie? Kamil K., właściciel kanału. O, i 28 odpowiedzi. O kurde, no to zaczynamy. Pogawędkę KWA. Kącik wzajemnej adoracji, tak? Te sprawy, no, tego, tamtego, no. Kamil K., pato z rana, czyli jak rozpocząć dzień? Pozdrawiam dobrych ludzi. I 28 odpowiedzi. Rafał Michael. Dobrze, że brową został z piątku. To jest ten sprzątacz, tak? Renault Megane. LKS. Sławne miasto się zrobiło, ale LKS? Czy LKS to miało być? LKS. Sławne miasto się zrobiło. To nie wiem, o co chodzi z tym LKS. Wybacz. Wojciechem. Pozdrawiam. Witam AUF, ten piątkowy... Ten piątkowy wieczór, czyli Gostek z rozdwojenie jaździ, menadżer Arkadiusz Gulbiński. Witam w ten piątkowy wieczór i przeskok czasowy z niezapowiedzianą sobotą z rana. Pato,
aktualizacji. Zaczynam mnie serial z Alanem Aktorem i całe grono paziów. Aha, bo ta ostatnia, z tego co ja pamiętam, ta ostatnia aktualizacja, Pato, mi się ona wgrywała chyba z 12 godzin. Ja to nagrałem w piątek, naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, ta ostatnia. To jest... Wszyscy pierwszy, tak. Ja to nagrałem. Zobaczcie. Nagrałem to w piątek bodajże. Czy nie, wiem, że nagrałem to dzień wcześniej. Ludzie, 12 godzin się ładowało, więc to naprawdę, więc dlatego widzicie, w trasie czasami no nie da się. Nie lubię w trasie nagrywać. Znaczy no, nagrywam, ale wiecie, no staram się maksimum godzinę, bo to potem nie da się. A ta aktualizacja ile trwała? No godzina 10, no widzicie, 12 godzin się ładowało, nie? Więc tak. I całe grono paziów. Paziów, tak. Tomasz Szymański, ambasador. Przecież tu są sami dobrzy ludzie, au. I dokładnie, KWA to są sami dobrzy ludzie, ludziska. Kamil K., zebrała się cała śmietanka. Pozdro świry. No tak. Wytłumacz Alanowi, jak zostałeś złotym medalistą do Rafała Majkela. Złotym medalistą czego? Wbicia Gruzinów? Jakżeś ty trzech Gruzinów potraktował kiedyś na imprezie jakiejś noworocznej? Tomasz Szymański, jak Bóg przykazał, no to Rafale, czekamy na opowieści. Trochę humoru się przyda. Czyli chyba czekają, żeby Rafał Majkel odpowiedział, dlaczego został jakimś złotym medalistą. Kamilka dalej pisze. W zasadzie to ja mogę wyjaśnić. Dziwi mnie, że Alan nie pamięta. Mianowicie at Rafał Majkel, jak powiedział, tak zrobił. Obejrzał wszystkie... A, że wszystkie filmiki. Okej, okay, no dobrze, dobrze. Widzisz, bo nie, ja tak, widzisz, ja mam tak głowę wszędzie, że obejrzał wszystkie filmy na kanale. Alan oznajmił, że to nie lada wyczyń i powiedział, że Rafał powinien dostać za to złoty medal. Od cała historia. Ludzie, wybaczcie, wiecie co? Ja na przykład jak nagrywam, wiecie, ja szczególnie, ja nagrywam ze spontana, ja nigdy tam nie planuję jakichś nagrań. No czy nie, no dobra, jak no, chcę pokazać ciężarówkę, no to pokazuję, ale to jest taki, wiesz, spontan, tu nie ma jakichś, że aha, no dobra. Więc posłuchajcie, od minuty tej to będzie to, od minuty tamto. Ja po prostu lubię nagrać spontan i dlatego czasami nie umiem się wypowiedzieć tego, ale ja chcę, żeby to było naturalne, a nie takie, wiecie, że 10 razy jeden take robię i potem mówię, a nie, to źle wyszło, nie, ja po prostu... Więc czasami jak tak coś strzelam, więc tak, że powiedziałem, że złoty medal. No ja pamiętam, że Rafał, Michael, on wszystkie filmiki obejrzał, to jest dla mnie, to jest patologia, takie coś zrobić, to jest fucking dumb. To jest złoty medal i kurde skrzynkę tysiąca piw, tak, dostać. Tak, skrzynka, która ma 1000 piw, za to by za każdy jeden filmik, jedno piwo, chociaż nie mam, 1200 ileś filmików na kanale, to by się należy 1200 piw, szefuniu. Więc tak, że nie, ja nie pamiętam, że powiedziałem akurat złoty medal, ale to, że za wyczyn Rafał Majkel, obejrzenie wszystkich filmików na kanale, ludzie, no to trzeba, nie wiem, no trzeba być patolem, ale to takich patoli uwielbiam, to jest właśnie KWA, czyli kącik wzajemnej adoracji, więc wzajemna adoracja, Rafał Majkel, gratulacje, szefuniu, złoty medal, browca, ci stawiam, się widzimy, no. Nie, bo to jest, nie, no ludzie, dla mnie to jest dalej, jak ktoś może wszystkie filmy obejrzeć. Od nowa, bo ja rozumiem, ktoś jak jest ode mnie, u mnie już od 12 lat, 13 lat na kanale, no 12, to rozumiem, ale żeby od nowa wszystko obejrzeć, Jezu. To jest strata czasu, tego czasu ci nikt nie odda. Tomasz Szymański odpowiada. 1200 filmów obejrzeć to wyczyn. Tomek, tam jest 1200 chyba ileś. 1200 z hakiem. To wyczyn. A ile razy po dwa lub więcej razy, tego raczej ciężko będzie pobić. Ode mnie ma, zasługuje na flaszkę jak ha, pozdro. Kamilka pisze, większość filmów każdy z nas obejrzał, ale to na przestrzeni powiedzmy 10 lat. No to co ja mówiłem właśnie. Obejrzy to jeszcze raz na przestrzeni powiedzmy 2 miesięcy, to komuś ewidentnie się nudzi. A tej flaszki to mam nadzieję każdy będzie miał okazję popróbować. Tak, mam nadzieję, że kurde będzie to spotkanie, tak jak mówiłem, spotkanie KWA. Nie chcę na 100% nic obiecywać, ludzie się skalę, ale... No w zasadzie, no zobaczymy. Na pewno... Ach, kurde, bo tutaj znowu wyszły jakieś te nowe propozycje rodziny mojej, ale nie chcę nic na razie mówić, bo normalnie w lato bym przyjechał w Polsce, ale to wiecie, no w lato zawsze najlepiej jest, tak? A tu w maju moja ciocia ma 80. urodziny, da jakąś tam wielką imprezę chcą zrobić,
Tylko, że ja wiem, że co w maju, no to nie każdemu będzie pasowało przyjazd do Polski, czy tam ci, co są w Polsce. Nie, no ludzie, to jest takie. Ale dobra, to jest jeszcze daleko, to jest jeszcze daleko. Ja powiedziałem, że na pewno do Polski przyjadę w następnym roku, 100%, chociażby na tydzień, to nie ma mowy, no. Bo teraz jeszcze jest kwestia, kiedy to będzie, kurde i. Jak coś, to dam znać tak, żeby być coś oficjalne, na pewno dam znać wcześniej. I to tak jak mówię, prawdopodobnie jakby w lato, jakby to nie było w lato. Jakby to było w lato, to bym chciał i zrobić i Warszawę, spotkanie jakieś takie oficjalne. No i Mastera też, to takie ekstra. Jeżeli będzie ekipa ze Starem 266 dookoła świata. Jeżeli ich nie będzie, to mam gdzieś Mastera. Ale jak się nie uda w lato, no to na pewno weekend jakiś w Warszawie bym zrobił. Ja jako ja, nie? Ale to mówię, no wiecie, to jest tak trudne, to jest takie strzelanie, bo ja nie wiem jak to, czy to jest jeszcze oficjalne, ta impreza u cioci, czy nie. I też czy, bo to chodzi, że moi rodzice popychali, no to ja ich samych nie chcę puszczać, nie, do Polski. Jak coś, to ja muszę z nimi być, ja sam nie chcę po prostu samych ich puszczać do Polski, nie. Więc to bardziej o to by chodziło. Ale dobra, ludzie, to jest jeszcze daleka historia. Jak coś, to na pewno dam wcześniej znać i to tak wcześniej, nie. Nie to, że ludziska za tydzień będę tu i tam, nie. Dobra, lecimy dalej, więc Kamil pisze, inaczej być nie ma prawa, zimna wódeczka to podstawa, zaraz ktoś się znowu przypierdzieli, że promujemy niezdrowy tryb życia. Ale to jest kącik wzajemnej adoracji. Tomek Szymański pisze, rymik zajebisty, a co do stylu życia, każdy ma swój rozum. Zawsze jak komuś się nie podoba, to może zmienić kanał na 10, 2 lub 3, zawsze coś się nie spodoba. Ja uznaję taką zasadę, piję dopóki nie padnę, a jak padnę, to piję na kolanach. O kurde, szefuniu. Ja się boję z tobą pić, bo ja lubię pić, znaczy lubię sobie wypić, ale kurde, ja nie lubię fucking mieć straty filmu. Nie tego. Ja nie lubię być nawalony, tak? Kurwa, więc ja zawsze staram się tak trzymać fason. Więc mówię, jak jestem sam, to ja tak umiem utrzymać, ale jak jestem z ludźmi czasami, się może wymsknąć spod kontroli, a potem jak się wymsknie spod kontroli, to też wychodzi demon taki ode mnie i to. Najgorsze głupoty, to przez taki właśnie się lubią w tym takim stanie rozjebanym. Wszystkie rzeczy takie, które dały mi problemy w życiu, to zawsze było w takim stanie odurzenia. Wszystkie narkotyki, jakieś imprezy takie, ale taka ala fucking wciąganie koksu z jakimiś bezdomnymi czy coś, to wszystko było poprzez takie imprezowanie. No? Ale dobra, mniejsza z tym. Kamilka, śmieszki daje, rozjebałeś. Kamilka, Alan, co myślisz na temat Skani? Wycofali się z amerykańskiego rynku jakieś 30 lat temu. Z tego, co usłyszałem, to firma wysyła już Skanie demo na testy do USA. Ok, podobno ma to być Skania V8, znaczy V8770KM. Czy zawojują rynek? Czy jest szansa na powrót Skani Torpedo? Szefuniu, ja się nie znam na Skaniach, nie wiem, co to jest ta Skania Torpedo. Skania Torpedo nie jest ta z tym nosem, to jest to? A Skania, że ma ten, wiesz co, ja coś kurde widziałem, gdzie ja to widziałem? Skania Ameryka, tak, że jest coś takiego, jest nawet numer, oni mają swój adres, ale nie wiem, szefuniu, ja nie jestem w temacie, czy jak to jest, czy to naprawdę oni by tutaj chcieli na ten rynek wejść, czy co, nie jestem, no jak ty piszesz, no to coś musi być na rzeczy, ale nie wiem, wiesz? Nie jestem, nie, nie wiem, nie, nie, nie jestem w temacie, wiesz, ale coś słyszałem, bo widziałem, gdzieś mi się przebiło o uszy i gdzieś widziałem Scania USA i mają jakiś swój adres, jakiś tam telefon, numer telefonu, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to nawet działa, nie? Moim zdaniem Scania potrzebowałaby właśnie nowego modelu, dedykowanego na rynek amerykański, jak w przypadku tego Volvo VNL, no tak. Tu przychodzi na myśl, wspomniałem wcześniej, Torpedo. Torpedo to chyba ta z nosem, tak? No bo nie wiem. Tomasz Szymański, że tak, Kamilu, ponad 30 lat temu, dobrze słyszałeś, tak pod inną nazwą była, jak Ducato w Polsce, a w USA Ram, okej. Okay. To Scania już tu była w Ameryce? Pierwsze słyszę. Okej. Okay. Nawet kiedyś miałem plakat z opisem. Scania nie wpisze się w rynek Ameryki, ponieważ dużo kierowców odchodzi od klasyki, wybierając komfort, czyli Volvo. Niestety Scania jest sztywna, zwarta, twarda, ale nawet w Europie nie pobije Volvo, okej? Okay? No widzicie, ja się nie znam. No niby Scania, mówię o Scaniu najlepszą, ale to jak w Europie jest to? Scania, ja myślę, że Scania jest królowa, tak? Znaczy nie, ludzie, ja wiem, że mówi się Scania królowa szos, tak?
Ale to w Europie kto ma ten prymat? Volvo czy Scania? Czy w ogóle kto inny? Bo ja tak ludzie, no wiem, że śmieją się z Iveco, ale przecież Mercedes. No ludzie, ja, widzicie, ja się nie znam na europejskich, jakie kto ma. Jakie kto ma ten. Reputację, tak? Kamilka, Alan, co się dzieje? Minął prawie tydzień ostatniej pato, a tu żadnego nowego odcinka na kanale. Tak, ja wiem, ja trochę zaniedbałem kanał, ale to mówię, wiesz co, przez to, że nie miałem skręconych filmików, ale to nie, teraz ja mówię, teraz jestem w domu, to na pewno teraz wejdzie co najmniej raz, dwa, trzy filmy, dwa z tej trasy ostatniej, co taka nieudana była, prezentacja Volvo, którym jeżdżę, no i tam z tych wakacji, nie, ale teraz znowu jak pójdę w trasę, następną teraz, to też coś nagram, więc ja już będę na bieżąco. Ja wiem, trochę zaniedbałem kanał. Przez tydzień nie było filmików, co to jest po raz pierwszy od iluś miesięcy, że taka cisza na kanale jest. Tak, to prawda. Tomasz Mański, też zauważyłem. Pewnie znowu Samsung mu się przegrzewa. Prawie jak z tyrem. Kamilka, ostrość, kurwa. I Tomek pisze, pewnie wycieraczki znowu walnęły i chłopina nie widział, gdzie jedzie i błądzi, oby nie za długo, bo pato. No bo błądziłem 3 tygodnie, Holendry jasny. Więc czekaj, teraz jedziemy dalej. Marian Szyguła, fajnie wyliczyłeś ten layover, prawie ci wyszedł. Ten dochód gwarantowany, który komuniści chcą wprowadzić. Pozdro i może w końcu się spotkamy w trasie i walniemy browara. Tak, Szefuniu, Marian Szyguła, Szefuniu, zdrówko twoje, ja ciebie kojarzę, mam już na Facebooku, ty tam, ty też jestem, ty też masz, też masz ten, kurde, co ja mam. Też masz swój kanał, Marian Szyguła, ale nie wiem, czy ty jeszcze coś wrzucasz, ty chyba nie wrzucasz nic, nie? Chociaż nie, coś tam wrzucasz, mam, zapraszam na kanał Marian Szyguła, ale cię bardziej na, z Facebooka kojarzę. Zdrówko, Szefunio, ty jeździsz tym Volvo. Dalej tym Volvo jeździsz? Ja już nie pamiętam, co ja o tym layoverze mówiłem. Nie pamiętam, co ja o tym layoverze nawet mówiłem. Ale Szefunio, zdrówko, mam nadzieję, że się spotkamy. Szefunio z Chicago, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Patryk Papi odpowiada. Powiedzmy od 2400-3600 kanadyjskich. Tiger, da radę wyżyć za to? 2400-3600 na miesiąc? Nie, no da wyżyć, tylko zależy. No, słuchajcie, ja akurat płacę tanio za mieszkanie, bo żeśmy kupili w dobrym czasie. Więc tanio płacę, ale jak na przykład teraz takie ceny chodzą, 1500 za mieszkanie, tak? Na miesiąc. 1500 za takie dwa pokoje, tak? Dwa pokoje z kuchnią, to jest masakra. Ceny tak poszły w górę. I powiedzmy na przykład samochód masz na spłaty, tak? Ja już nie mam samochodu na spłatę, ale to Subaru już trzeba by tak podreperować, w ogóle odświeżyć, bo pff, no już samochód masz 18 lat, nie, 19 lat już ma. Ja dziękuję. Pamiętam, jak kupowałem, nie? Ale na przykład, gdybym miał na przykład, właśnie płacił 1500 za mieszkanie, co to i tak nie jest drogo, bo są mieszkania, wiesz, zależy gdzie mieszkasz, tak? I plus na przykład spłaty za samochód, plus wiadomo, mieć tą, trzeba mieć ubezpieczenie, no to tak trzeba by liczyć, zależy jaki samochód masz, ale powiedzmy takie, no Hyundai'a jakiegoś, tak? No to z 1000, ja, słuchajcie, tak strzelam, bo to zależy, no ludzie, wiecie o co chodzi, zależy ile wpłaci, ile to. Gdzie mieszkasz, itp., itd. Akurat w Ontario jest drogo, tu gdzie mieszkam, akurat drogo są ubezpieczenia, więc tu już masz 2500 dolara, nie? Dolarów, nie? A z tego co dalej? Prąd, tak, jakiś tam gaz, kto ma, no nie wiem, prąd, gaz, jedzenie, tak, telewizja, jakaś tam internet, wiecie, no. No, słuchaj, no wyżyjesz, ale biedno, no. Ja akurat mam taką sytuację fajną, że płacę bardzo tanio za mieszkanie, bo naprawdę nam się udało i że samochód mam spłacony, bo gdyby nie to, ludzie, to zapomnijcie, ja w ogóle wakacji bym nie brał. Nie, no to wtedy już by nie było, dlatego ja mówię i tak dziękuję losowi, że ja mogę wakacje wziąć, bo mogę, ale gdybym ja na przykład płacił 1500 za mieszkanie plus samochód miał spłacony, zapomnijcie, ja wtedy ja cały rok pracuję. Cały rok pracuję, bo po prostu nie stać byłoby na nic, nie? Więc żyjesz, ale to jest egzystencja. To była egzystencja życia, nie? Kanada się tak popieprzyła, że Kanada to nie jest takie. Ja kurde, już tyle tysiąc razy mówię, muszę nagrać wszystkie plusy, minusy Kanady, tak? Taki filmik. Ja wiem, że dużo jest filmików na kanale, ale z mojej perspektywy. A ja to zawsze obiecuję, że chcę zrobić, a potem kurde i tak, no raczej jak nie ma czasu. Ty ludzie, ja muszę.
się streszczać, Holender, bo... Drog Słowakia, o mój ulubiony youtuber, ulubioni, ty, ja ciebie dawno nie wziąłem, Drog Słowakia, zdrówko, szefuniu, pozdrawiam cię, Jungle Bobo, pani Alana, pani Alanie, przepraszam, miałem przerwę jakieś 5 lat i w tym roku sporadycznie, jak mam czas, oglądam, fajne czasy z twoimi filmami mi się przypominają, teraz na bieżąco, a jestem od chyba jednego z pierwszych filmów, nie wiem ile to lat temu było, z 11-12 lat temu, dokładnie, jak się 18 lat skończyło. O kurde, szepuniu, to ty miałeś 18 lat, a teraz masz 29-30, ale jaja. I pamiętne czasy wojny Poliszarama. Powodzenia i szerokiej drogi, mistrzu. Dziękuję, Jungle Bobo, pozdrawiam cię serdecznie. Czyli widz ze starych czasów. Zawsze można powrócić, ja, widzisz, no. Chyba podobny jestem, tak? No, mam 78 lat, nie? Wiesz, kiedyś miałem 60, nie? Ale dzięki, dzięki. Pozdrawiam cię serdecznie, Jungle Bobo. Mariusz Napora. Tego się nie da oglądać. Dlatego oglądam i słucham. Kawuła. Dziękuję. Zapraszam do Kawuła, jakby co. Takich ludzi potrzebujemy. Mortka Crew. Pozdro Tiger. O, Mortka Crew. Ja muszę... Widziałem filmik twój. Widziałem filmik o mnie. Ja muszę, kurde, wiesz co, ogarnąć, cholera. Ja muszę dać linka. Ja muszę dać linka. Jakby ktoś chce zobaczyć Mortka Crew, to filmik wrzucił o ten, tam taki remix o mnie, no taki niby dokumentalny. Ludzie dawno nikt nie robił remixów. Kiedyś na początku kariery, tam to, bo takie, to było takie nowość, że ktoś nagrywa tego, tam tak mówię, tak 10-12 lat wstecz, to tak YouTube był inny, więc to było takie nowość, że ktoś nagrywa, więc dlatego te filmy tak bardziej popularne były, bo po prostu nie było tyle kanałów i nie było tyle też kierowców, co nagrywają. Więc ja mogę być dumny z tego, że jestem jednym z pierwszych, pionierzy, to jest Rafał, Hiob, nie, tacy ludzie, Kegi Człak, Trokmaniak, nie, tacy ludzie, i potem tacy nowi doszli, tak jak ja na przykład, tam Nasierowski wtedy, pamiętam, że jeszcze na busach jeździł, Kaczykowski ode mnie dłużej nagrywał też, tak, więc to są tacy pionierzy, więc wtedy te filmiki były bardziej popularne, kanał był popularny. Dużo ludzi na przykład robiło te remiksy i tych remiksów ludzi były, kurde, dziesiątki, może nie setki, ale dziesiątki. A nie wiem, czy te filmy jeszcze istnieją, te remiksy, bo to mówię, to 90 lat wstecz, tak? A Mortka Crew zrobił taki dokumentalny. Mortka Crew, ja będę musiał dać linka, wiesz co, u mnie na Facebooku i może na tym, na Tigera, Tiger na Facebooku też, bo kurde, tam już tam już na Tiger, na mój fanpage, tam nie wchodziłem już nie wiem ile czasu. Zaniedbana strona jest kompletnie. Chciałem tak powrócić do tej strony, nie? Bo to jednak mówię, no jest strona, no jest... Wiesz... Bo prywatne to jest prywatne, chociaż prywatny jest otwarty dla wszystkich. To nie to, że ja nie mam blokowanego konta, nie? Więc tak, więc dzięki Mortka Crew za filmik dokumentalny o mnie. Ty, ale powiedz mi, czy ty ten głos to, czy to jest... AI, czyli jak to po polsku? Inteligencja artyficjalna. Ty, jak jest po polsku? Artificial intelligence, tak? Jak jest po polsku? AI, AI, czy to jest ten głos AI, czy to jest twój głos? Bo tak mi się wydaje, jakby to chyba AI był. Dobra, idziemy dalej. Mortka Crew, pozdrawiam cię serdecznie. Piwko. I klepiemy Mortkę. Reno Megan, El Tigre. Niespotykanie spokojny człowiek robi się z wiekiem. Zdrowie tylko zdrowia. Wszystko inne kupisz za te miliony dolców. Ja się spokojnie robię. Nie, wiesz co? Wiesz co chodzi z tym spokojem? Po prostu YouTube bardziej... YouTube zmusza, że nie można puszczać... Ja już nie mogę być... Raz na jakiś czas mogę takie coś puścić, ale te filmiki trzeba ich blokować, tak? Te filmiki trzeba blokować na 18 plus czy coś i potem na 18 plus to te filmiki w ogóle już trudno je no wiesz, żeby ktoś zobaczył, tak? Nie są popularne czy coś, więc YouTube się, to, więc ja się nie zmieniłem. Znaczy nie, no ja się zmieniłem z wiekiem też, ale po prostu ja po prostu muszę uważać. YouTube po prostu ucina skrzydła ludziom, że ja nie mogę już po prostu, mogę czasami popuścić nerwy. Ale ja już nie mogę takie kiedyś, że kiedyś to co filmik był, że ja coś rzucałem, jakieś klołem, rozwalałem jakieś drzwi, wiesz, takie głupoty takie, nie? Teraz YouTube bardzo o ten, albo on ucina te filmy, albo w ogóle, kurde, blokuje, albo ileś tam filmów wyrzucił moich, nie? Więc wiesz, tak, no, pod tym względem.
I oto po prostu ucina skrzydła artyście, tak? Camperboy 102. Cześć, oglądałem twoje trzy ostatnie filmy. Też jestem kierowcą i zaglądam do Senora raz w tygodniu. TFI Yard. Nie wyobrażam sobie takie długie siedzenie w pracy. Camperboy, to zdrówko, chyba nowy widz. Nie wiem, czy to słuchasz tego, czy nie. Szefuniu, tak, Senora TFI. To skąd, ty z Montrealu jesteś, czy z Toronto, czy skąd jesteś, szefuniu? Camperboy. Tak, no nie, to jest długo. 3 tygodnie w trasie to jest ewidentnie za długo. Tutaj u nas, jak się jedzie na zachód, no to jest, mówię, 10-12 dni, zależy, czasami przedłużenie 14 dni, ale nie 3 tygodnie. 3 tygodnie to jest ewidentnie za dużo. Tak, szefuniu, ale pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiem, gdzie ty jeździsz. TFI, tak, w Senora. TFI, to nie wiem, skąd jesteś, szefuniu, ale pozdrawiam cię serdecznie. Zdrówko, szefuniu, pozdrawiam cię. Nie wiem, czy Ontario, czy z Montrealu jesteś. Ja mieszkam w Ontario, jakby co, ale pracuję w Montrealu. Zresztą w Montrealu żyłem całe swoje prawie życie. Ale już od kiedy ja tu mieszkam? Od 8 lat już mieszkam w Ontario. O kurde, 8 lat już. Ja tu już mieszkam. Ja już 8 lat temu. Ludzie, jak ten czas leci. Dobra. A Alex 888. Jesteś dobrym człowiekiem, a twoja Kuba wymiata. Zdrówka dla ciebie i całej rodziny. No dzięki, Alex, szefuniu, zdrówka, zdrówko. Zdrówko, jeżeli ci się Kuba podoba, to dzięki, dzięki, bo tam te Kuby nie są popularne, bo może dużo tych Kub jest, ale no. Po prostu pokazuje, jak jest, tak? Jak ja żyję sobie na Kubie. Się czuję jak ryba w wodzie na Kubie, tak? Ja, ludzie, ja muszę kiedyś zrobić jakąś oficjalne, jak już tam, nie wiem, jak to się potoczy wszystko. Ja mówię, ja bym chciał trochę tak wyjść na prostą, ale jakieś oficjalne zrobić takie, kurde, ktoś chce jechać, oficjalne zrobić, ty, ludzie, no kto chce jechać, zapraszam tu, tego, ja wam pokażę Kubę od podszewki, ja powinienem w ogóle jakąś agencję założyć, po prostu. Ale to ja nie wiem, kto by chciał, bo na przykład u mnie nie byłoby łażenia po muzeach, tylko browcowanie po lokalnych melinach w Camagüey na przykład, tak? Taką Kubę nieturystyczną. Nie, ludzie, bo na pewno jest dużo ludzi, którzy na przykład chcą podróżować, tak? Ale no wiecie, takie podróże normalne, ale na pewno jest jakiś minimalny procent ludzi, którzy gdyby na przykład widzieli reklamę, że posłuchajcie, chcecie zobaczyć Kubę od podszewki, ale nie tą turystyczną, taką imprezową, uliczną. Wiecie, takie Kuba z ludźmi z Kuby, czyli nie turystach, tylko z ludźmi z Kuby poimprezować sobie. I na przykład, nie wiem, tydzień w Camagüey, czy tam gdzieś 3 dni tu na plaży, w tym alkoholowym ośrodku, gdzie nawet basen nawet nie ma, bo basen nie działa. No ludzie, to jest takie coś, to ja wiem, no dużo ludzi by nie chciało może iść na to, ale potem na przykład, ale chodzi mi, że pójść na przykład na imprezę kumańską, pojechać na przykład, tak jak ostatnio na Kubę, rzuciłem filmik, zapraszam ci, co nie widzieli, piknik po kumańsku. Ludzie, jechaliśmy dorożką nad jakieś bajoro, tak, nad bajoro, ognisko robimy, zupę, kąpiemy się nad bajorem i to jest taki pustynny step, bo to takie pustynne, to takie palmy. Jakieś bajoro, można się kąpać, tak? Jesteś, kurde, ludzie w naturze, znaczy natura, no to jest taka, no taka typowa Kuba, takie bajoro, bagna, jakieś las tych, kurde, tych palm. I ludzie, i tam robimy sobie piknik taki, nie? Robimy zupa kaldosa, potem kury żeśmy sobie zrobili, te kury przysmażane, takie podsmażane. Znaczy nie podsmażane, na ognisku, nie? Ciepły rum. O, takie coś, kurde, jeżeli ktoś by chciał takie coś przeżyć, ludzie, no to jest takie, ja na przykład, ja osobiście, to jest mój typ podróży. Ja na przykład zwiedzać, no słuchajcie, lubię jak widzieć, gdzieś pojechać tego, nie pogardzę, ale dla mnie, na przykład, dla mnie jest bardziej warte turystycznie gdzieś pojechać, na przykład do jakiegoś kraju. Powiedzmy Kuba, no już dobra, Kuba, ja już tam często jeżdżę, tak? Ale powiedzmy, na przykład, gdybym pojechał szczerze, nie. Jadę gdzieś, nie wiem, jaki kraj? Mongolia, nie wiem. No ludzie, byle co. Ja na przykład bym wolał 1000 razy spotkać jakiegoś gostka, który tam lokalnie jeździ i zna ludzi lokalnych i na przykład poimprezować z Mongolczykami, czy jak tam się mówi, Mongołami? Nie, Mongol, nie, bo Mongol to brzydko. Mongolczykami. Dobra, ale wiecie puentę. Chodzi mi, że ja wolał takie coś, taki tydzień spędzić. Patrz, tu pochodzimy sobie, pójdziemy sobie do baru tu, pójdziemy sobie do baru tam. Gdzieś do ludzi pójdziemy, jakiś piknik, imprezę gdzieś na plenerze. Spotkać się z lokalnymi ludźmi. Ja bym wolał 1000 razy takie, znaczy 1000 razy, wolałbym taki typ turystyki niż na przykład taką turystykę oficjalną, nie? Więc ja bym musiał kiedyś zrobić takie w Polsce, otworzyć, nie wiem, agencję i po prostu
ludziom pokazać, ludzie, ze mną zwiedzicie Kubę, ale Kuba taka typowa Kuba, nie turystyczna, tylko Kuba taka z Kubańczykami. No dobra, ale więc dzięki Szepuniu, jest tyle puenty, że za odpowiedzenie Aleksowi. Aleks, pozdrawiam cię, dzięki. Daskez, mój pierwszy komentarz na twoim kanale. Jakbym cię spotkał na żywo, to musiałbym zmieniać majty. Nie no, Szepuniu, gdzie, kurde, jestem zwykłym gnojem, patolem. Gdy cię oglądam, mam ochotę zrobić z tą flaszkę, albo dwie, albo trzy. Nie zmieniaj się, pozytywnych, autentycznych wariatów nigdy za dużo. Pozdro, Alan. Ej, dziękuję, Daskę, Szepuniu. No kurde, nie, psaj, ze mną się spotkasz, jestem zwykły, nudny, taki w realu człowiek, ale dziękuję, dziękuję ci za taki serdeczny komentarz, że nie jestem zwykłym gostkiem, nie? Mi się zdaje po prostu, że po prostu jak widzisz może, kim ja jestem, coś dla ciebie po prostu jest takie, a ty, no z tym można by się napić, no można by się z nim poimprezować, bo idzie pozytywność. Mi się zdaje, że ja, ten mój image, taki pozytywność odchodzi, że ja się z każdym spotkam, z każdym się napiję, z każdym pogadam, czy o to mi chodzi, tak? Może to tak odbierasz, że jestem po prostu taki przyjazny i taki jestem, no tylko mówię, tak naprawdę ja nie jestem jakąś duszą towarzystwa, jestem zwykły gostek, nie? Ale dzięki ci za miły komentarz, na pewno jakbyśmy się spotkali, byśmy się napili, Szefuniu, i byśmy poimprezowali i dwie, czy trzy butelki, nie? Więc pozdrawiam ciebie, Daskes. Pierwszy komentarz na kanale, Szefuniu. Kiedyś trzeba było. Mam nadzieję, że słuchasz ten komentarz. Bo wiem, że taka patokizacja, to dużo ludzi no, nie może wytrzymać całej, no bo ile to gościek czyta komentarze, tysiąca ludzi, tak? Ale pozdrawiam cię, dziękuję. Słuch 38. Zajmuję się kompletnie czymś innym, bo oświetleniem scenicznym, koncerty itd. Natomiast od dziecka uwielbiałem klimat Stanów Zjednoczonych, Kanady i amerykańskie ciężarówki. W ogóle mam czasem wrażenie, jakbym się urodził w złym miejscu. Czasem myślę, że nawet i w złym czasie chyba. Dziękuję tobie. Miałem napisać panu i musiałem edytować, bo strach. No co ty? Natomiast jako młodszy byłoby to na miejscu. Jak i innym Rafałowi, jak wcześniej Piotrowi, za to, że poświęcacie swój czas i pozwalacie nam na poznanie tej namiastki życia tam i życia z amerykańskim kółkiem. I każdy z was robi, czy robił to inaczej. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie z miasta ojca Mateusza. Wytrwałości i zdrowia. Jak to jest? To wszystko inne się zawsze jakoś ułoży. Konrad, kurde, dziękuję ci za taki miły komentarz. Konrad. Dziękuję ci, no psa. Ja... Rafał pokazuje swoją perspektywę, Piotr, czyli Hiob swoją. Ja pokazuję taką moją perspektywę, bo każdy z nas jest innym człowiekiem, tak? Więc jak zobaczysz na przykład filmik Rafała z naszej podwójnej, no to są dwa inne światy, tak? A to jest ta sama trasa. Jesteśmy w podwójnej. Rafał na przykład mówi, no coś tam tego fajnie. No ja jedziemy sobie dalej, nie? Tam coś fajne, widoki tego, a ja gdzieś tam z tyłu słychać, jak ja klnę i czymś tam rzucam o podłogę jakimś tam, nie wiem, jakąś butelką czy pudłem, już nie pamiętam, co tam było, bo byłem wkurzony, bo na przykład żeśmy musieli stać godzinę i tam ten regeneration się robiło. Ja musiałem jechać, ja byłem zmęczony i nie chciałem jechać. Więc z mojej perspektywy ta podwójna obsada to była kompletna porażka. Nigdy więcej nie chcę podwójnych obsad robić. Ale dobra, zdarzyły się takie trzy i to bodajże było na pierwszej podwójnej obsadzie. I po prostu perspektywa Rafała, no fajnie jest tego, dobra, jest, jedziemy, nie? A z mojej perspektywy było cały czas klącie, klnienie, jak to tak poprawnie powiedzieć. I po prostu wkurw, że ja nie chcę tu być, ja kurwa, co ja tu robię, nie? Każdy inaczej podstawia, więc, ale dziękuję ci, mistrzu, że tak piszesz, że traktujesz ten mój kanał jednak w jakimś sensie pozytywnie, bo no dużo ludzi, wiesz, no ja tam dużo przeklinam, tak? Wiesz, rzucam mięsem, czasami niepotrzebnie może. Ale no, słuchajcie, no, Piotr, Rafał to bardziej takie poważne może kanały pod względem. Wiecie, no oni chcą na poważnie. Ja to bardziej tak dla jaj coś nagram, pokazuję. No nie, no filmiki z trasy, okej, okay, no ale wiecie, ja z jaja dużo robię, tak? Jakieś wkurwy, potem jak pokazuję wakacje, to wiadomo, chlanie cały czas, tak? Więc no moja perspektywa, tak? Ale dziękuję ci za taki miły komentarz, że po prostu nie jesteś taki, o Jezu, Alan to taki kurde ten, bo ile razy na przykład ktoś od Rafała przyjdzie i mówię, o Jezu, co to za kurwa, jakiś, co to za gostek, tego gostka się nie da słuchać. No to jak się nie da słuchać, no to spoko, to dziękuję, no wracaj do Rafała. I to wiesz, nie o to chodzi, po prostu każdy ma swoje, wiesz, każdy jest inny, więc dziękuję ci, że ty, na przykład mimo, że masz Rafała, Piotra i mnie, że też po prostu widzisz, jestem inny, ale nie gardzisz moim przekazem, bo mój przekaz jest taki bardziej, taki no surowy, tak, takie to jest surowe, takie, coś mi się nie podoba, to
przeklnę, uderzę w stół pięścią gdzieś, nie wiem, w Volvo, opluję Volvo, już zodzi. Ale dziękuję Ci w takim razie za miły komentarz, dziękuję, dziękuję, nie? Super kusza, Panie Alanie, oby ten sezon się rozkręcił, wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję, rozkręca się. To mi gra, serdecznie pozdrowienia, Alan. Oglądam Ciebie, jak i Rafał, od wielu lat, praktycznie od początku wszystkich kanałów na YouTubie. O, wow, i naprawdę dobrze i ciekawie się Was ogląda. Dziękuję Ci. Pokazujecie zawód kierowcy od środka i to właśnie dzięki Wam zdecydowałem się na start za kierownicą dużego. 4,5 roku zawodowo i nadal leci. Miłego dnia i szerokości za kierownicą. O, lubię takich ludzi, którzy piszą, co na przykład rzadko może zaglądają, czy rzadko piszą, ale właśnie, że mówisz, że nie jeździłeś, a my już jeździliśmy, a Ty już od 4,5 roku jeździsz i w jakimś sensie nas oglądałeś, a potem mówisz, no dobra, to też spróbuję, tak? Więc ej, no jeżeli... To cieszę się, cieszę się. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomek. Pozdrawiam Cię serdecznie, gratulacje. 4,5 roku jeździsz, no to nie, to jest ciężki chleb, ale no trzeba to lubić, tak? Ja lubię po prostu podróżować, dlatego mi ta praca nie przeszkadza, ale to nie jest łatwy chleb, to nie jest łatwy chleb, no nie dla każdego, ale dziękuję Ci za miły komentarz, nie? Ryan.pl pisze, którego Rafała masz na myśli? To mi gra Rafała Zasuniuka i Hard Pumper, Zaza. I to mi odpowiada. Dodatkowe pytanie do Alana. Może przeczytasz. Jak sprawuje się impreza? Czy zamierzasz ją kiedyś zmienić na nowszy lub po prostu inny model? Jeszcze raz serdecznie pozdrowienia. Dużo zdrowia i szerokości na drogach. Tyle samo powrotów, ile wyjazdów miłego. I dla Ciebie tak samo pozdrawiam. Tyle, ile wyjazdów i powrotów, bo też jeździsz, też jesteś zawodowym kierowcą. Więc dziękuję Ci serdecznie za miły komentarz. Pozdrawiam Cię. Jak impreza? Ach, kurde, no nie, nie. Ja muszę tam... Ludzie, ja naprawdę muszę... Muszę z 10 tysięcy włożyć w tą imprezę, żeby ją odświeżyć, bo no, no słuchajcie, nie, tutaj kanadyjskie zimy są straszne, zżera bardzo rdza, od spodu wszystko, naprawdę trzeba podzespoły, ten cały frame wymienić, naprawdę musiałbym zdychę włożyć, tak, zdychę włożyć. Czy kiedyś będę chciał kupić inny model? Szczerze mówiąc, wiesz co, jak ja bym teraz kupił samochód, to ja nie chcę jakiegoś, to ja musiałbym coś z pompą kupić, więc to tanio by nie było, więc ja bym się zabijał praktycznie. Mogę sam powiedzieć teraz z ręką na sercu, że nie było, znaczy nie, no stać bym nie było kupić, bym spłacił, ale bym po prostu nie miał wakacji, nie miałbym życia, bym na samochód pracował, tak? I to jest właśnie to, albo masz samochód zajebisty, nówkę jakąś, ale mówię taki z pompą, ja lubię takie samochody, nie, z pompą, no to bym płacił, kurde, i ubezpieczenie, i samochód, nie wiem, ile by to wyszło, ale ja szacuję 2000 na miesiąc bym musiał płacić, 1500 co najmniej na miesiąc, bo nie chcę jakiegoś tam, nie wiem, kija, czy nie, no z całym respektem, to mi chodzi, że ja chcę samo mieć taki z pompą, tak, czyli na przykład Hyundai, kije, czy coś, jakieś takie, wiesz, takie te najtańsze, to jak ja mam kupić taki samo, to już wolę używany jakiś kupić i taniej kupić, tak, mi chodzi, co mówię, z respektem dla tych samochodów, nie o to chodzi, po prostu ja chcę mieć. Jak już teraz kupiłem samochód marzeń, Subaru w 2005 roku jako szósty model, no to jak ja miałem teraz kupić coś, to też samochód marzeń, to ja nie pójdę na, wiecie, no to jak samochód z pompą, nie, musiał być, nie? Więc raczej nie zamierzam na razie nic kupować, bo po prostu by, no stać, no bym pracował na samochód, tak? I zapomniał o wakacjach, więc ja na przykład, szczerze mówiąc, wolę te pieniądze, które miałbym na nowy samochód dać, po prostu dalej wakacje brać, podróżować, nie? Rafał Michael, czyli sprzątacz. Witam najlepszego aktora KWA i resztę patologii. Wojciechem, witam i pozdrawiam. Managerem Arkadiusz Gulbiński, witam. Tomasz Mański, witam, witam na patologii. Kolegów pytam. Kamilka, pozdrawiam załogę. No, czyli śmietanka KWA, tak? Patryk Papi, hit to jest ten film od Mordka Crew. Dzięki za polecenie. Pozdro Tiger, podczaszy ambasador i właściciel. I Kamilka. Elo Peace, yo. A, Elo Peace. Okej, okay, ja wiem, że Peace jako polityka. Nie, to Peace jako Peace, yo. Yo. Nie, ten filmik z Mordka Crew, naprawdę, ja się ulałem. Bo dawno nikt tam nie robił jakiegoś dokumentalnego o mnie, nie? Nagrywa Alan, Rafał Michael pisze. Nagrywa Alan, bo widzę, że subskrybentów przybywa. No to tam chwilowo mi taś... Nie, to... Mi to tak stoi w miejscu raczej, subskrypcje. No i w ogóle oglądalność, nie? Ale dzięki. No słuchajcie, tam zawsze to tak się utrzymuje, nie? Ale dzięki, Rafał Michael. No ja tam zawsze nagrywał, nie? Też tak, Tomasz Mański, też to zauważyłem. Oby tak dalej. Niech się gwiazdor rozwija. Dzięki Tomuś. I Rafał Michael, amen.
No, kochani, jesteście kawła. Goody, jak nie ma roboty, to musisz sobie dorabiać, zbierając groszek, no, żeby tak można, co? Długopisy! 0,99. Tak, 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 pozytywnego się nie wyzywa. Niepozytywnych można gonić, ale tajgery trzeba szanować. Więc tak, szanujmy wszystkich tajgerów, bo jesteśmy tym... jak to się nazywa? Jesteśmy, kurde, jak to nazwać? Ludzie, muszę kończyć, fuck, man. Jesteśmy... jak, kurde, ja polskiego dzisiaj nie znam. Jesteśmy tą... Endangered species. Jak jest endangered species? Oh my god. Ja po polskiemu już nie rozumieć. Ja jestem endangered species. Ja po polskiemu nie wiedzieć, jak to powiedzieć, no. Dobra, nie będę się teraz zastanawiał. Cholera jasna, no. Gatunek pod wygnięciem, tak? Nie wiem, no. Alo Polska, witam. Proszę, niech wróci El Tigre. Chłopie, ty nawet nie wiesz, jakie to jest śmieszne. Chociaż jedna rozmowa tygodniowo z El Tigre. Nie, to jest głupie, nieśmieszne. El Tigre. Ale dzięki, szefuniu. To jest głupie. Ale dziękuję, że piszesz miło, że jest śmieszne, no. Ale dzięki, Jaro. Dom UZ5NG. Kurwa, ile razy ja wracam do twojego kanału? Od 2016 chyba tu wpadam. Więc dziękuję ci, szefuniu. Znacie, że 16 to jest pamiętny rok. Kurwa, pas jest zapięty. No, mój najbardziej popularny film na kanale, który chyba ma 3 miliony wyświetleń. A ile jest, kurde, kopii nielegalnych, co mają... po tyle, po jeszcze więcej. Więc dzięki, szefuniu, podram cię serdecznie. Zgryźliwy z Żeda 96. Ha, kurde, szefuniu, śnina mi się szczelanina Marty Morwińskiej z mafią mormońską przy dostawie propagandy. Marta Morwińska musi powrócić tylko po to, by zaśpiewać odejdź swoją drogę, kocham cię wciąż. Okej. Okay. Ale ja, wiesz co, ja Marta Morwińska, to trzeba by jakąś parodię spytać się Marty Morwińskiej. Gocha, tak? Znajomi na niego mówią Gocha, tak? Ale znowu się śni, kurde, jakieś głupoty ludzie. To nie, to już jest przesada. Chociaż mówię, no snów się nie wybiera, tak? Gitarman! O, szepuniu! Jest niedziela, 3:43 rano. A ja idę po groszek. Dzięki za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego dla ciebie i rodziny i KWA. Gitarman, zrówko, pozdrawiam cię. A Gitarman, kim ty jesteś w KWA? Ty jesteś DJ-em naszym? Czym, kim ty jesteś? Bo ty robisz te dźwięki, nie? Trzeba by ciebie... Ty chyba też kimś jesteś. Wojtek, Wojciechem, kim jest? Bo ty jesteś menadżerem. Weź cholera, spisz mi znowu, kto kim jest, bo ja już znowu się, kurwa, gubię. Motorniczy, podczaszy. Ty rozdajesz to, wiesz. Jak ktoś chce do KWA, to do Wojtka uderzać, bo on rozdaje te abonamenty, tak? Zdrówko. Zdrówko, Gitarman. Daniel Sam. Jak radzicie sobie z hemoroidami? Jak siedzicie po 10 godzin, to na dupie bąble. Nie, no ja nie mam problemu z tym akurat. Nie, serio, nie mam problemu akurat. Ja nie wiem jak inni, ale... The Wazyf. Pato aktualizacja obejrzana. Teraz czas przeczytać wszystkie komentarze głosem Tigera. Pozdro, patolodzy. Pozdro, The Wazyf. Kurde, ludziska mam, suche te... To jest mój najlepszy kumpel od już ileś lat. Jak już się przyzwyczajesz raz do tego, ludzie, to kurde, usta masz co chwilę suche. To jest jak narkotyk, kurde, jak mnie to wkurza. Ten problem. I to spotkałem jeszcze takiego też gostka, który mi tatuaże robił, znaczy właściciel. On tak samo, nie rozstaje się z tym gównem. Mówi, no kurwa, to jest taki ten, jak już raz przyzwyczajesz usta, to czy jest za gorąco, czy jest za zimno, to mi usta pękają i zawsze są suche i to... Trzeba je nawilżać, to trzeba, ja muszę odzwyczaić usta. Ja wiem, że to jest takie, o czym teraz ja gadam, nie, ale takie mówię, no z momentu. Więc głosem Tigera, tak? Kamilka, pozdrawiam ciebie, kolego sympatyczny. Ja też pozdrawiam kolegę The Wazyf. Blaze 3121. Fajnie, jakbyś dał radę ten program ogarnąć, żebyśmy widzieli czytane komentarze. Ja wiem, ja kurwa tyle razy już. Chociaż to jest proste. Mi się zdaje, że gdybym ja tak usiadł z 3 godziny, wziął to, ściągnął ten program, nauczył się jak to ten. Kurde, jaki to był program znowu? Cholera, bo wy miście pisali, ja tego nie zapisałem, co? Szefuniu, weź mi ktoś napisz ten program, bo ja chcę go zapisać, czekaj, bo ja mam taki notatnik tu swój, czasami zapisuję takie rzeczy. Cholera, nie zapisałem tego programu, bo nie pamiętam, w której to patologizacji, już to dawno było chyba, przed wakacjami jeszcze.
I ja nie napisałem, co to za program. Ktoś mi radził, jaki program użyć. Wiecie co, weź mi ktoś napisz jeszcze. Taki program prosty, znaczy prosty, no, taki za darmo, tak, że mogę pokazać komentarze i ja jestem z boku. Ja wiem, że ja to sam mogę właściwie znaleźć tam jakoś, nie, ale mówię, jakby ktoś mi jeszcze raz napisał, chociaż może jak teraz mam kilka dni w domu, ale to takie znowu, tak, marzenia ściętej głowy, ja zawsze tak mówię, trzeba to zrobić i trzeba to zrobić. Takie tysiąc innych rzeczy, kurde, muszę zrobić i tak zawsze brakuje czasu, ale masz rację, nie, bo to tak inaczej by to się oglądało, gdyby się widzieli komentarze, no. Cholera, ja muszę naprawdę, postaram się ogarnąć teraz ten program. Kurde, chociaż nie mogę, nie chcę obiecywać, bo ja takie, kurde, już godzina, obiecanki, cacanki, jak zawsze moje, nie? 1, 2, 3 minuty, co tu się przejmować? Może i kanał idzie w dół, ja tego nie widzę. Ale jak dojdzie do dna, to milionowy znaczek na ścianie zawiśnie. Nie, no, gdzie pozdrawiam ciebie wszystkich tu zgromadzonych. Nie, szefuniu, znaczy nie, do miliona ja nigdy nie dojdę, nie? Ale kanał idzie w dół, nie, po prostu, no idzie w dół, bo po prostu jest, bo są tysiące kanałów, tak? Więc idzie w dół, więc nie ma już, wiecie, no to nie jest już ekskluzywność, jest tysiąc kanałów. A i też może, nie wiem, no ja się przejadłem, może moja twórczość się przejadła. Więc ten, ale to ja mówię, dopóki żyję, będę nagrywał, tak? Tomasz Szymański, Chmielaki to trzydniowa impreza, więc prawie cały Krasnystaw jest zamknięty, brak miejsc parkingowych. Tu miasto olało jak co roku parkingi dla ludzi. Każdy podpis koło podpisu Alana to jest moja pamiątka, że ze spotkania się z ludźmi, którzy są wierni i pozytywnie nastawieni. Czyli ty, szefuniu, dalej masz ten mój podpis, Tiger? To było rok temu. Patrz, to już było rok temu, ale jaja. I tam jeszcze ktoś ci podpisał? Ale jaja. Ty, ja dalej nie mogę uwierzyć, że podpisałem Tiger na Multipli Tomka i ty dalej z tym jeździsz, ale jaja. Ty jesteś pozytywny, to szefuniu. Jak ciebie nie kochać, tak? Punk 1867. Czy stary, wulgarny Patol jeszcze kiedyś wróci? I czy ogoli jeszcze glace na łyso? Wyglądasz kozacko, pozdrawiam. No dzięki, szefuniu, ale na łyso glace? No tak, no. Teraz mam takie kurde, wiecie, glace na łyso? Nie, no kiedyś na pewno ogarnę. Kurde, już od ilu lat już mam znowu włosy. Znaczy włosy, to co mi zostało, tak? Ale ten, czy wulgarny wróci? Wiesz co, na YouTubie trudno jest być wulgarny, więc... Więc, czekaj, bo tu mama mi pisze, że muszę ten... Także, bo tam miałem z mamą jechać, pisać na 15 minut się streszczę, co, bo z mamą miałem już jechać teraz. Więc tak, muszę się streszczyć, nie? Więc czy stary wulgarny wróci? No, słuchaj, raz na jakiś czas ja mogę wrzucić jakieś takie wkurwy, są tam trochę wkurwów na ostatnim filmiku, czy tam, który będzie, ale mówię, ja nie mogę, bo YouTube takie filmiki wrzuca, tak? YouTube się stał strasznym takim, że no nie możesz być sobą na YouTubie praktycznie. Albo możesz być sobą, ale potem ci to YouTube ci wyrzuci te filmiki, nie? Blady 050 i cyk, kolejny tydzień z nami. Ciekawe, czy Tiger na następnym tygodniu będzie nadawał dokładnie z tego samego miejsca. Pozdro ludziska, nie? Ja już w domu jestem, dzięki. Dzięki losowi, tak? Gwiazdor, pozdrowienia, Alan, dla ciebie. Pozytywny gostek jesteś. Zdrówko, dziękuję, Gwiazdor. Rafał Michael, szefie, musimy się zmochać na jakąś patolibację. O, patolibacja, ty! Ale kurde, mi się podoba to słowo. Jak Kuba nie wypali, to może w Kanadzie. Podlecę na parę dni, może siostrę namówię. A jak nie, to w następne lato w Warszawie. Alby były jaja. Ratata! Nie, no to ja mówię, no ja muszę. Rafał Michael z tym, ten co... ten sprzątacz, tak? Kurwa, szefuniu, z tobą na pewno muszę się spotkać. Rafał W, pozdro Marka Benz. Witaj, Alan. No to Alan, ja ci życzę, żeby jakiś ładunek był dla ciebie i żebyś mógł wrócić wreszcie do domu. No dzięki za pozdrowienia dla mamy. I ja także pozdrawiam twoich rodziców i ciebie. Alan, trzymaj się, pozdrawiam. Dziękuję, Rafał, pozdrawiam cię serdecznie. Tak samo. Damian Syntata. Ja z panem Rafałem podróżowałem od wielu lat, ale odkąd wyzwał mnie od ruskich troli, to wysiadłem. XD. No to jest właśnie problem Rafała, tak? Rafał, on czasami raz na jakiś czas wrzuci jakiś kontrowersyjny kontrowersyjny post, tak? I ludzie, wiecie, jak się kontrowersyjnie coś wrzucisz, tak? Jakieś szczególnie... Jesteś kierowcą i wrzucisz na przykład jakiś post polityczny, czy jakiś tam Rafał. No Rafał ma takie poglądy, co... I dużo ludzi na przykład jest poirytowanych Rafała poglądami. Ale czy Rafał by jest po lewej, czy Rafał by po prawej? Tyle samo ludzi by było poirytowanych, bo to są po prostu dwie sprzeczne tak jakby no, narracje, tak? Więc Rafał jak coś rzuci... Więc dużo ludzi się schodzi i komentują, czy się z nim nie zgadzają, że się z nim nie zgadzają, tak?
chodzi o to, że jak ktoś wyzywa Rafała, no to kij z tym, dobra, to ja też, ktoś mnie wyzwa, wyzywa, czy coś się blokuje. Więc Rafał, jeżeli ktoś go wyzywa, no to nie ma nawet o czym rozmawiać, tak? Ale ja na przykład dużo komentarzy widzę, Rafał coś tam rzuci i na przykład ludzie piszą jakieś na przykład, nie wiem, Rafał coś tam, dlaczego rzucaj, ty jesteś kierowcą, rzucaj rzeczy na przykład związane z ciężarówkami, a nie tam twoje polityczne, bo tam nie potrzebujemy tam, co ty sądzisz o polityce, jakieś tam o polityce, czyli kim ty, wiesz, no takie coś, nie? A na przykład Rafał potem pisze do niego, no coś tam, pozdrów Putina, nie? Czy coś, nie? Albo coś tam, no wiadomo, jesteś ruskim trolem. I dla mnie to jest taki policzek w twarz komuś. Ktoś napisał zdanie, a Rafał taki policzek w twarz, bo nazywa go trolem, bo Rafał jakby nie widział, że jak ktoś go krytykuje, to od razu musi być ruskim trolem. Nie, po prostu Rafał, jego zdanie jest irytujące dla dużo ludzi. Ale ja mówię, gdybym ja był polityczny, to jestem na przykład, jestem taki, Rafał i ja to jest niebo i noc, jeżeli chodzi o podejście do życia, czy do polityki, nie wiem, też tak troszkę jesteśmy chyba po innych stronach może. Gdybym ja rzucał takie polityczne rzeczy, też by mnie ludzie wyzywali, tak? Tylko gdybym ktoś mi pisał na przykład, ktoś ja na przykład nie nazwał nikogo na przykład tęczowym trolem, czy tam jak to, nie wiem, bo na przykład ruski troll się mówi, że jesteś po tej drugiej stronie, no i to się nie zgadza z Rafałem, to jesteś ruskim trolem, tak? Rafał nie może jakby zrozumieć, że nie, to są ludzie, którzy po prostu się nie zgadzają z swoją wypowiedzią, no. A potem ja patrzę na przykład na taki komentarz Gostka, jeżeli to jest niby ruski troll czy bot, patrzę ja na... A to na przykład Gostek ma 8, od 8 lat ma Facebook, ma wrzuca zdjęcia z rodziną czy czymś, no ale według Rafała to jest ruski bot czy troll, tylko dlatego, że się nie zgadza z Rafała pojęciem tam życiowym, tak? Więc Rafał tak trochę odchodzi pod tym względem, że jak się z nim nie zgadzasz, to już od razu musi być ruskim trollem, nie? I to widziałem, ludzie, ja widziałem tak co najmniej dość dużo, nie wiem, z 5 ostatnio komentarzy takich, czy tam ileś. I to są zwykli ludzie, którzy po prostu nie zgadzają się, ale nie to, że go wyzywają, bo ktoś go wyzywa, to ja bym tak samo, bym po prostu blokował, nie? Ale ktoś, to na przykład argumentowo pisze, że nie zgadza się z Rafałem, to dla Rafała to już jest ruski troll. Tak jakby nie można się z nim nie zgodzić, no bo Rafał jest poprawny, poprawnością światową i jak się z nim nie zgadzasz, no to ty musisz być ruskim trollem, nie możesz być normalnym człowiekiem, tak? To Rafał czasami tak odchodzi pod tym względem, nie? Ale to po prostu, ale to mówię, to nie chodzi tu o jego poglądy, tu chodzi po prostu o poglądy, o religii i polityce się nie rozmawia z kumplami czy rodziną, tak? Jak ja bym na przykład wrzucał moje posty na moje względy polityczne czy życiowe, takie wiecie, bardziej ostre, też by mi się dużo zeszło, tylko ja nie wiem po mojej stronie, jak bym nazwał tych ludzi, którzy na przykład są przeciwko moim racjom, jak ja bym ich nazwał? Bo to nie byłoby ruscy trolle, to byłoby to jakieś inaczej, to co, tęczowe trolle? Nie wiem, czy takie coś istnieje nawet, nie? Ale po prostu ja bym rozumiał, no dobra, ty się nie zgadzasz ze mną na przykład pod jakimś tam względem A, B czy C, jeżeli ty na przykład dasz argumenty, po prostu ja mogę to powiedzieć, psa, no nie zgadzamy się pod tym względem i koniec to, ale to nie chodzi po prostu o wyzywanie, tylko po prostu powiedzieć, no nie zgadzam się z tobą, albo wiesz co, coś tam dalej, jedź ciężarówką, po co ci wypowiadać jakieś tam polityczne cele twoje, kiedy ty ciężarówką jesteś, no to nie jesteśmy tu dla twojej polityki, tylko na przykład do twojej jazdy, nie? I to dla mnie jest takie, no dobra, okej, powiedziałeś mi twoje zdanie, ale to nie jest jakieś, ja nie to, żebym teraz spoliczkował, to spieprzaj stąd, ty trolu, nie? No bo ty dałeś mi swoje zdanie, nie? Więc Rafał czasami tak odlatuje, ale to tylko dlatego, że Rafał po prostu wkręca kij w mrowisko i... Kurczę, muszę kończyć, mama czeka. Wrzuca kij w mrowisko i potem ludzie się schodzą, krytykują go, ale to mówię, gdyby Rafał był po tej stronie, czy po tej drugiej, albo i nawet po środku. Kręcisz o polityce, o religii, zawsze ludzie będą, i szczególnie ci, co są za tobą, mają to gdzieś i nie opowiadają, ale tych, co irytujesz, bo są przeciwko na przykład twojemu zdaniu, no to tych przyciągasz. To nie są ruscy trolle, są po prostu ludzie, którzy po prostu nie zgadzają się z twoją pozycją, tak? I ten. Więc o to tu chodzi bardziej, nie? Że po prostu Rafał kręci w mrowisku, a potem, no nie ma co się dziwić, że potem ludzie przychodzą, wiesz, i komentują i są negatywne komentarze, ale to jakiekolwiek byś miał zdanie, tak będzie, nie? Bo to są po prostu ludzie. Religia, polityka to bardzo są takie mocne tematy, tak? Full Dejan Mode, kolumbijski Katar. Ja zawsze mam kolumbijski Katar. Blaze321, Raptors mi się z Raptim skojarzyło. Ta czapka Raptor. Ludzie, muszę kończyć, bo mama czeka, więc ludzie, niestety muszę was pozdrowić, tylko ci, co tam są następni, wybaczcie.
Azam 44, pozdrawiam. 1, 2, 3, MIP. Łukasz Nosek. Łukasz Nosek, pozdro od busiara z Europy. Pozdro, pozdro. Tak, mamy takografy. Znaczy ja w Kanadzie mieszkam, ale w USA i Kanadzie pracuję. Takografy mamy. Znaczy to nie jest takograf, to jest logbook tam taki ten przez internet komputerowy. To liczy i to mamy. To ile jeździ na dobę? No 11 godzin w Ameryce, 13 w Kanadzie się jeździ, nie? Więc pozdrawiam Cię serdecznie, Łukasz Nosek. DBUH3PB, cześć mistrzu. Co sądzę o youtuberze Arctic Knight, czyli Krzysz Różycki. Bardzo lubię Gostka. Kurde, to jest długi temat, bo to właśnie też kontrowersyjny jest Gostek. Bardzo lubię jego powieści. On tam miał kiedyś blog swój, bardzo super opowieści pisał. Ja, wiecie co, nie wiem poglądów jego takich politycznych. Ja wiem, że jeżeli chodzi o poglądy polityczne Kanady, się zgadzam z Arctic Knightem. Jestem za tym. Nie zgadzam się może tam, że z Rafałem się wyzywają, czy tam on Rafałowi coś zarzuca i Rafał na to odpowiada. I po prostu taka dla mnie taka wojenka, mi szkoda by czasu było na takie coś. Więc to tam dla mnie, ja olał takie coś. Jak się nie lubisz Rafała, to machnij ręką na Rafała, a Rafał też, jak z nim się nie zgadza, Rafał też to kij na pierwsza, więc dla mnie to jest taka strata czasu pod tym względem, nie? Ale oprócz tego tak, ja bym chciał się z nim spotkać. Super Gostek, nie znam, wiem, że on tam dużo live'ów robi, nie znam się, jakie ma podejście ogólnie, ale wiem, że chodzi o politykę kanadyjską, mamy te same względy, więc chętnie bym się spotkał z nim, ale nie śledzę go na tyle, żeby wiedzieć, jakie są dalsze, jakie tam w ogóle perspektywy ma ogólnie, więc nie wiem, nie wiem. Wiesz, on, chyba myślę, że on dużo polityki, więc to też tak, wiecie, to jest taki czuły temat, tak? Ale jako człowiek mi się zdaje, że ja bym się z nim dogadał. Dobra, Camperboy, zdrówko. O Camperboy, to ty z tego, ten Gostek z Montrealu, czy tam z Toronto, czy skąd jesteś, zdrówko. Tomasz Szymański dalej pisze. Arkadiusz Gurbiński, Tomek, Kamil. Na komentarze, dobra, dalej coś lecimy. Pozdrawiam Assassin. Zdrówko Max Maksimowski, Patryk 8668, Arkadiusz Gurbiński, Kamil, Arkadiusz, brakuje wypadu na ryby. O, na ryby, no. Ja z wami, gdybym pojechał na ryby z KWA, to byłby alkoholizm. Jezu, takie na ryby w Polsce, no. Zdrówko, szefuniu. Obywatel MK. User KW1K7OF5M. Emocje jak na grzybach. No tak. 1, 2, 3 MIP znowu. Stopa. Stopa 7493. Ala, masz wsparcie widzów. Będzie dobrze, nie ma co się przyjmować. Nie, ja tam się nie przejmuję, tam nie, już nie mam o czym ja mówiłem nawet. Ale dziękuję Ci za wsparcie, szefunku. Gwiazdor. Arkadiusz Gorbiński znowu. Ewelina Wronowska. Czekajcie. Ale zapraszam do Polski, załatwię Tobie robotę. Będziesz woził tylko browar, będziesz miał go do Zyga. Kurde, ja musiałem kiedyś pojechać do Polski tak dalej, popracować chociażby na busie przez te 2 tygodnie. Kurwa, to byłoby jaja. Ewelina Wronowska, ty. Wreszcie, ty nigdy nie dzwonisz, zawsze call mnie. Ja i tak zawsze to wymazuję, ale call mnie. No, 5 odpowiedzi, że sama śmietanka Kamuła się pojawia. Kamilka! Hej, Orafo Michael, sprzątacz, witam. Wojciechem, manager. No, hej. Ale tylko KWA odpowiada. Arkadiusz Gurbiński. Siema od Arkadiusza. I Tomasz Szymański. Ja też jestem. Nie, ludzie, zostawcie Ewelinę w spokoju. Arkadiusz Gurbiński pyta się, kim jest Arkadiusz Gurbiński? Właśnie, kim jest Arkadiusz Gurbiński? Wojciechem, siemanko, au, pozdro, zdrówko. To jedno, jeden krypto. Coś zmłodniałeś, jakiego kremu do twarzy używasz? Nie. To nie jest, że ja zmłodniałem. To jest, wiesz co? To jest, jak pada światło. W niektórych filmikach ja się na siebie patrzę i Jezus Maria, tak te zmarszczki wychodzą. Ale to światło, jeszcze raz światło. Pozycja, światło, z góry lepiej, z dołu gorzej.
z jednej strony lepiej, z jednej może gorzej, ale dużo jest światło, światło, więc czasami w niektórych filmikach, na przykład młodziej wyglądam, na niektórych starzej, ale to jest ABC YouTube'a i w ogóle wszyscy, co nagrywają, to jest pozycja i światło, to jest to, pozycja i światło. Ale już bym... Alan, u Ciebie na domku na dziwie, no jest godłopolski, jestem ciekaw, czy dobrze trafiłem. Skąd Ty wiesz, że u mnie na domku narzędziowym jest godłopolski? Tak, tak jest. A skąd Ty to wiesz? Kurde, szefuniu, skąd? Ja nie pamiętam, że ja pokazywał to. Skąd Ty to wiesz? Tak, tak. Jest, jest, no. Cztery Mitam, Zdrówko, Karol Frania, Robert WG7UL, zdrowie, Straight Outta Our Paddock, Zdrówko, Andrzej Karolewski, zdrowie, Długopisy, znowu Zdrówko, Zdrówko, Browarus, pozdrawiam. Myk, kurczę, czekajcie. M, Myk, Myk K, pozdrawiam Cię serdecznie. Maciuć, Misiaks, o, Misiaks, pozdrawiam Cię serdecznie, dawać Cię nie było. D, F, G, R, T, A, F, M, G, M, O, cholera jasna. Czekaj, 4700 km to robię na miesiąc i zarobię więcej jak Ty. No, no to prawo. 4700 na miesiąc, a to gdzie ty? No ale to zależy, jak ci płacą, szefie. No nie wiem, nie wiem. 4700 i więcej robisz jak mnie. No caj, zależy. Jeżeli po mieście robisz gdzieś czy coś, no to prawdopodobnie. Jarosław Gaik, Krzych Krzych, Micha Micha i Sadek Sotysiach. Sadek Sotysiach pisze, kur, a co to jest za D? Okay, nie wiem, co to. Czyli kurwa, co to jest za dupa? Tak sobie wyobrażam, ale nie wiem, o co ci chodzi. Okej, okay, niech będzie. Nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, gdzieś był jeszcze komentarz, wiecie, co bo mi się tak przewinęło. Ksiunia, ty gdzieś pisałeś komentarz. Ludzie, wybaczcie, że muszę kończyć, bo mama czeka. Mama czeka, kurczę, obiecałem, że o 12 pojadę z nią tutaj do sklepu. Wybaczcie, ludziska, że musiałem tak ostatni komentarze przewinąć, nie? No niestety, kurczę, ale mówię, umówiłem się z mamą i tak troszeczkę głupio, że ona czeka, więc już mam, pisana wiadomość, więc muszę naprawdę się streszczać. Ale tylko na ostatku, Krzunia, ty mi pisałeś gdzieś, bo nie wiem, gdzie, czy mi to na... gdzie ja to widziałem, że gdzieś pisałeś, że, ja, że coś tam, twoi rodzice, ja gdzieś pozdrowiłem twoich rodziców, czy bo twoje rodziny były, pozdrowiłem twoich rodziców i twoi rodzice też obejrzeli i powiedzieli, ojejku, jaki to tam sympatyczny chłopak, nie, czy tam coś takiego. Więc jeszcze raz dziękuję za to, że znaczy nie, za to, że pokazałeś twoim rodzicom. Tego się nie robi, no, szefowa. Patologię taką pokazuje rodzicom, ale dobrze, jeżeli twoi rodzice powiedzieli, jaki pozytywny chłopak, bo ich pozdrowiłem, chyba coś takiego, nie, to dziękuję rodzicom jeszcze raz, więc Ksiunia, pozdrawiam Cię, wiem, że mówiłem Tobie tam wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, więc pozdrawiam Cię jeszcze raz tam. 3 tygodnie po fakcie, czy dwa, czy ile to było. Wszystkiego najlepszego. Pozdrów dla Twojego mena, gitarmena. I jeszcze raz pozdrawiam rodziców Ksiuni. Jesteście bardzo pozytywni, że widzicie we mnie trochę pozytywności, mimo że tam mam taką reputację na YouTubie, jaką mam, ale dziękuję bardzo, jesteście kochani. I Ksiunia ma to na pewno po Was, bo to jest bardzo pozytywna osoba z tego, co widzę, bo nie znam osobiście, ale z tego, co widzę na internecie, czy na Facebooku, czy na komentarzach. I gitarmen zresztą też, więc taka wydaje mi się, dobrana para. Więc dziękuję rodzicom Ksiuni jeszcze raz, pozdrawiam Was serdecznie. I dziękuję wszystkim tak samo tym, co oglądali mnie teraz. Wybaczcie jeszcze raz, że musiałem skończyć tak na szybko, ale mama czeka, więc ja nie mogę, mama nie może więcej czekać. Zdrówko Wam wszystkim i dziękuję, że jesteście jeszcze raz. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już w piątek na następnej Pato. Zapraszam jutro na filmik, zapraszam w środę na filmik. Już z trasy teraz to co się tu działo itp. itd. Vamos putos vamos. Ciao ragazzi, pozdro piona, szefie, tego przestań, kurwa.